Siema, tutaj Koza, kanał Koza Sport. Witam was w kolejnym drafcie na moim kanale. Słuchajcie, tocy za ligi są niezwykle trudne do trafienia w paczkach. Dlatego mam nadzieję, że chociaż w tym trybie gry trafimy jakąś niebieską kartę z ligi hiszpańskiej. No i sobie nią pogramy. Może być to trudne, ponieważ jest to moje drugie podejście i do tej pory nie widziałem ani jednego niebieskiego zawodnika z ligi hiszpańskiej, ale mam nadzieję, że tym razem się uda, no i że wyjdzie nam jakiś fajny draft, który docenicie łapką w górę. Zapraszam również do subskrybowania mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, a ja wybieram formację i niech to będzie 4-3-3, no bo ci skrzydłowi w lidze hiszpańskiej są niesamowici, tak więc po prostu dziś wybieramy tylko zawodników z La Ligi, najlepiej niebieskich. Weźmy Bale'a, bo Messi ma toca. Zaczynamy od Walijczyka. No a zobaczmy, czy będzie na przykład Suarez na napad. Serio, tak od razu tak ostro, gro? No teraz mamy Neymara i słuchajcie, podejmiemy ryzyko. Nie wybiorę Neymara w tej wersji. Jest jeszcze lepszy inform chociażby tego zawodnika i jest oczywiście toc. Wezmę na niego. Wiem, że to jest zawodnik gorszy, ale jest szansa na lepszego Brazylijczyka, dlatego jeżeli mogę to zrobić, to zrobimy to w ten sposób, żeby dać sobie szansę na jak najlepsze karty właśnie z La Ligi. Tu najlepszych nie ma, weźmy tego pana. No mam nadzieję, że mi go wybaczycie, no 94 oceny ogólnej, wybieram go, po prostu wybieram go. No mam nadzieję, że potem trafimy wystarczająco dużo zawodników z Ligi Hiszpańskiej, na takich kart no się nie pomija raczej. Weźmy teraz kogoś z hiszpańskiej, to co leci z hiszpańskiej jest naprawdę dosyć słabe. Zobaczmy, może na lewej obronie, szczęście się do nas uśmiechnie. Ewidentnie nie. No jest Carvajal, on ma toca, ale no tu nie ma innego wyboru, dlatego weźmiemy zawodnika z Realu. No i czas na środek obrony. Ramos, nie obrażę się, Piqué, nie obrażę się. No tutaj to tak średnio. No ale może z lewej strony środka obrony. Proszę, jest toc Piqué, wreszcie jakiś toc. On jest zadowolony, ja jestem zadowolony. No i jest naprawdę nieźle. Jeszcze jakiś fajny bramkarz do kompletu, no i to mi się podoba. Jan Oblak. No i teraz ten draft już wygląda przyzwoicie. Oczywiście zgrania nam troszkę brakuje, ale zaraz to wszystko będziemy naprawiali. Czy trzeci toc z rzędu? Dobra, toca nie ma, ale jest inform Marcelo. No, kolejna pozycja. Czy będzie jeszcze tutaj coś ciekawego? No jest toc Kyle'a Walkera. Oczywiście na ławkę jest to przydatny zawodnik. Do pierwszego składu raczej go nie będziemy dawali. A teraz mamy zawodnika tej pierwszej jedenastki, Luka Modric, wersji Team of the Year. No i to już naprawdę mi się podoba. Warto było wziąć tego Verratiego, bo myślę, że on z ławki będzie nam się przydawał. No i tak już został zastąpiony. I zobaczmy kolejne rozdanie. I tym razem nie ma nikogo z La Ligi. Więc weźmy sobie na ławkę Kevina De Bruyne, chyba będzie albo Vidal. No to zrobiło nam się kolorowo i przede wszystkim niesamowicie, jeśli chodzi o te karty. A teraz kolejne tocy nam się sypią. Jest Dolberg, jest Drussi, ale tym razem zdecydujemy się na Fernando Torresa, bo tutaj to zgranie będzie naprawdę konieczne. No i wygląda to teraz zdecydowanie lepiej, aczkolwiek przyznam szczerze, że Hiszpan nie jest moim pierwszym wyborem, jeśli chodzi o napad. Ale jest ten, którego chciałem trafić. Cristiano Ronaldo, wersji toc. No i naprawdę ta jedenastka już wygląda, zobaczcie, trzy tocy, jedna karta toty. No i ta jedenastka zaczyna wyglądać no perfekcyjnie niemalże, a to jeszcze nie jest koniec tych wyborów. Ja czekam na coś może jeszcze lepszego, no ale nie w tym rozdaniu. No i co my tutaj mamy dalej? Alexis Sanchez. Przepraszam, no ale Sanchez, po prostu go wybiorę. Oczywiście będzie on siedział na ławce rezerwowych, ale no nie mogłem się powstrzymać, a teraz kolejny toc i Sule. Myślę, że go po prostu weźmiemy, bo tutaj nie ma innych zawodników, których mógłbym ponad niego wybrać. No i zobaczmy, czy będziesz jakiś wzmocnienie środka pola do naszego składu. Na razie nikogo takiego nie widzę, więc Salah chyba będzie najlepszą opcją. I zobaczmy, ostatni zawodnik z pola, jaki nam się trafia, to jest... To jest Neymar, no nie ma innej opcji. Tak więc słuchajcie, już w tym momencie udało mi się ułożyć 190 draft, co jest moim najlepszym wynikiem w tej FIFA. Wiem, inni mieli zdecydowanie lepsze rezultaty, ale jestem z siebie zadowolony, bo naprawdę jakościowo ta jedenastka jest genialna. Jeszcze może podbijemy to bramkarzem. Zobaczymy, kto będzie tutaj na ławce rezerwowych. No Hugo Lloris, no może być, ale zobaczcie przede wszystkim, jak ta ławka wygląda. Będziemy mogli wpuścić zaraz Neymara i wtedy Ronaldo przejdzie za Torresa na atak. Mamy Verratiego, Walkera, Sancheza. Naprawdę wygląda to niesamowicie. Żadnej karty normalnej na ławce rezerwowych. I teraz przydałoby nam się jeszcze wybrać Zidana jako naszego tutaj trenera. No Zidana nie ma, więc niesamowitą jedenastkę z La Ligi poprowadzi ktoś z Segunda Division. No bywa. Ależ to będzie spotkanie. U niego cztery tocy.
Lacazette, niesamowity Team of the Year Cristiano Ronaldo. I słuchajcie, jeśli do tej pory ten odcinek nie zasługuje na łapkę w górę, to już naprawdę nie wiem kiedy będzie, bo no bo pewnie nie wygram tego draftu, ale wybory moje świetne, znaczy to co mi się udało wybrać i teraz ten skład rywala, będzie się działo. Torres do Ronaldo, Ronaldo już za plecy obrońców, Cristiano Ronaldo! Czemu tak lekko, ale to jak on przeszedł za obrońców po tym podaniu, to było naprawdę niesamowite. No i mamy od razu rzut rożny. Gareth Bale jest wykonawcą, to mi się nie podoba, to powinienem zmienić, no ale nie w tym momencie, bo teraz ja już jestem w polu karnym rywala, piłka do Ronaldo, Ronaldo strzeli nawet gola, ale był na spalonym niestety. Ale udaje się za kolejnym razem i jest teraz Gareth Bale, on się nie pomyli w tej sytuacji? A jednak, mamy obydwaj tak dobre drafty, że serwery tego nie wytrzymują i teraz troszkę nie wiem co się wydarzy w tej akcji, ale odpuściło troszeczkę i jesteśmy już w polu karnym rywala, piłka do Ronaldo. No panie, żeś, no dziękuję bardzo, 1-0, wreszcie coś padło, Cristiano Ronaldo, 99 oceny ogólnej, cieszy się ze zdobytego gola. Z zawodnikiem Atletico Madryt, no to taki rzadki widok. Carvajal, co ty tu robisz człowieku, nie wiem, ale wychodzisz na czystą pozycję, to tego nie zmarnujmy i nie zmarnujemy. Fernando Torres nie miał prawa pomylić się w tej sytuacji, 21 minuta, ja go jeszcze nie zdjąłem, bo muszę przyznać, że bardzo dobrze mi się nim na razie gra, świetnie przyjmuje piłki. Więc Neymar może spokojnie odpocząć, ale przyjdzie jego czas, nie martwcie się. Bo tutaj Lucas miał sporo miejsca, wstrzymuje kontry rywali dosyć mądrze, bo tam nie miał jak zagrać. Pięknie teraz Piqué, za pierwszym razem, za drugim się nie... No daj mi! Proszę, żebyście odwinęli tą akcję i zobaczyli, co się dzieje ze znacznikiem. Próbowałem się przełączyć zarówno tym, jak i gałką i nie pozwalało mi się przełączyć na obrońcę, który jeszcze mógł tam coś zrobić. Dobrze, że mamy gol zapasu, bo inaczej byłbym zdecydowanie bardziej zirytowany. Dobre wybicie teraz oblaka, piłka trafia do Neymara, którego wprowadziłem zgodnie z obietnicą na boisko. Neymar, Neymar, spróbujemy wrzutki na Ronaldo, który jest naszym napastnikiem. Ronaldo, główka, to nie mogło się inaczej skończyć. No i prowadzimy 3-1. Tak więc mamy pierwsze zwycięstwo w drafcie. Przyznam szczerze, że było łatwo i przyjemnie, mimo tego, że dostałem w pewnym momencie czerwoną kartkę. Tak jest, szczerze nie wiem za co, bo zorientowałem się jakiś czas temu, że nie mam jednego z zawodników na boisku, ale to chyba jesteśmy w stanie sprawdzić gdzieś tutaj, czy jest, tak jest, czerwona kartka. Rywal miał rzut wolny, ale nie sądziłem, szczerze powiedziawszy, że po czymś takim nic ciągnie zawodnika. No dobra, no czerwona, ale mimo wszystko bez problemu wygrywamy, no i lecimy dalej. No trzeba przyznać, że w tym drafcie mam szczęście do rywali. Trzy tocy, legenda, 100 zgrania, to będzie godny przeciwnik. Naprawdę ładnie wygląda ta jedenastka. No i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Może znowu ta druga runda mnie pogrąży, a może nie, oby nie. No mamy Ronaldo 99, mamy Piqué, mamy Oblaka, no to się musi udać. Ładne podanie teraz do Chorwata, tam zbierał się Torres, ale możemy to wykorzystać, bo on zamyka tu akcję, ale nie zamyka jej skutecznie. No jak Gabriel Jesus w meczu z Argentyną, no szkoda, że to nie wpadło. Zobaczmy, jak będzie chciał to rozwiązać przeciwnik. Weźmy na krótki słupek Piqué. Dobrze, Jan Oblak teraz wyszedł i zażegnał niebezpieczeństwo, tylko niech wraca do bramki. No chyba nie do końca dobrze, gdzie... Szkoda, że rywal nie chciał zobaczyć powtórki, bo moim zdaniem mój bramkarz leżał w polu karnym z niewiadomych mi zbytnio przyczyn. No i to nie jest sytuacja, która jakoś strasznie mi się podoba, no ale okej, no. Dobre podanie do Laudrupa. Akcja była bardzo dobra i ten gol jak gdyby był dobrze wypracowany, ale patrząc na to, jakie staty ma Oblak, to, że on puścił taką piłkę, to jest po prostu śmiech na sali. Zresztą tak samo jak statystyki tego spotkania, nie mogę zupełnie odnaleźć się Torresem w przeciwieństwie do tego, jak było w poprzednim meczu, dlatego Neymar, no i Verratti nam się tutaj chyba przyda, bo będzie ciężko bez niego. Ej, tak swoją drogą teraz myślę o tych statystykach, które wam pokazywałem. Przecież ja obiłem słupek, czemu mi tego nie zaliczyło nawet jako strzał niecelny? No, to jest ciekawe pytanie. Ronaldo, tam wybiega, Neymar, Neymar przyjmuje, Neymar uderza, dobrze, 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 łapiemy kontakt z przeciwnikiem, Neymar łapie piłkę. No i jeszcze dużo czasu, żeby odrobić. Świetnie ustawiony Ronaldo z tym podaniem. Neymar, no doskonale, doskonale, panowie. Lecimy dalej. Zobaczmy, czy uda się Neymara tam wypuścić za plecy. Tam jest Klein, on nie jest złym obrońcą, ale Neymar, to jednak jest Neymar. Zejdźmy sobie jeszcze tak. Neymar! I to była doskonała zmiana. Drugi gol Brazylijczyka. W poprzednim meczu wszedł i
jakoś straszliwie nie błyszczał, a tutaj prawdziwy Joker, przełożony rywal, świetne wykończenie z prawej nogi, bramkarz też mógł zachować się lepiej, tak samo jak w przypadku Oblaka. No ale niestety, to jest gra i to pokazuje tylko, że nie opłaca się inwestować w takich bramkarzy jak Toc Oblak, bo oni i tak będą puszczali pewne rzeczy, nieważne jakie mają statystyki. Dlatego ja zawsze jestem zdania, że akurat na bramkarzu to do pewnego stopnia można oszczędzić. Oczywiście nie kupować brązowych, ale no, taki Courtois moim zdaniem będzie bronił lepiej niż Tocy, albo tak samo dobrze, a teraz Neymar, ja cię tak chwaliłem! Ładnie wypuszczony Suarez i to nie jest gol! Dobrze, teraz to ja miałem mnóstwo szczęścia, jeszcze więcej szczęścia! Zagrajmy to do góry, tam jest Marcelo, no nie do końca się zrozumiałem z grą, ale na szczęście ratuje tą piłkę Neymar i od razu pięknie pokazywał się na lewym skrzydle. Ronaldo musi przetrzymać tą piłkę, zagrajmy do środka, jest Modric, tam jeszcze będzie biegał Verratti! Mamy 3-2, ten mecz to jest spotkanie rezerwowych, co do tego nie ma wątpliwości. Wszedł Neymar, strzelił, no i teraz jeszcze Verratti, pięknie. No i wygrywamy to spotkanie, nie będę mówił, że nie bez dużej dozy szczęścia, bo przeciwnik walnął dwa razy w poprzeczkę, no i równie dobrze mógłbym teraz przegrywać, ale cieszę się, że udało nam się zwyciężyć. Słuchajcie, zawodnikiem meczu bezsprzecznie Neymar, który dał taką zmianę, że to głowa mała. Zobaczmy jeszcze tylko statystyki, aczkolwiek one, no właśnie, to zobaczcie, jaką miałem przewagę w drugiej połowie, biorąc pod uwagę to, że po pierwszej niby nie miałem strzałów, więc wow, no i czas na trzecią rundę. No i trzeci rywal, 190 draft, czyli genialnych przeciwników ciąg dalszy. Tak samo ma 99 Cristiano Ronaldo, ale jeszcze na jego bramce jest Hugo Lloris w wersji Team of the Season na ataku Alexis Sanchez. Największe pytanie jest takie, czy będzie umiał wykorzystać tą formację, czy też nie, bo jeśli będzie zostawiał mi za dużo miejsca z tyłu, znaczy dla mnie z przodu, to może być naprawdę łatwo, ale to już jest trzecia runda, więc jakoś musiał się tutaj dostać, więc raczej nie zakładam, że będzie najprościej. Okazje. Ładna teraz piłka, to będzie gol. No dajcie, żeż! Czemu pierwsze wszystkie bramki, jakie tracę w tym drafcie, kończą się bullshitem? Mój rywal zrobił pauzę, bo myśli, że ja wyjdę. To jak on robi pauzę, to ja od razu zrobię naszą klasyczną zmianę, która stanowczo poprawia komfort gry. Verratti, masz szansę się zrehabilitować w tej akcji, jest Neymar. Zejdźmy do środka, porobiony Campbell, ale jeszcze nie mamy szansy na strzał, Modric. Dobrze, Cristiano Ronaldo! 1-1. Ładnie Ronaldo, pięknie to zrobił. Teraz wystarczy to opanować i zagrać jeszcze raz do Portugalczyka. Czy on to przyjmie? Znaczy przyjąć przyjmie, no ale właśnie za dużo było tych obrońców, żeby mógł sobie z tym poradzić. Wybicie jeszcze Buffona i to kończy nam pierwszą połowę, po której statystyki wyglądają w ten sposób. No, rywal ma dużą przewagę w środku pola i to czuć, rzeczywiście ta jego formacja daje mu dużo więcej zawodników w środku, ale mimo to jesteśmy w stanie coś się tam odgryzać, więc teraz wprowadzamy Vidala, żeby zmniejszyć tą dysproporcję i zobaczymy, jak to wyjdzie. Świetnie, Verratti zrobił to znakomicie. Zobaczmy teraz Modric, ale tam nie było gdzie grać, ale pięknie pokazuje się na stronie teraz Neymar. To podanie było doskonałe, bo go nawet nie zwolniło na chwilę. Podanie do Verrattiego, jeszcze do Ronaldo, Ronaldo się pomylił, ale jest Bale, Bale też się myli. Ale Ronaldo już tutaj nie miał prawa popełnić błędu i prowadzimy 2-1, 52 minuta. No, dużo miał szczęścia przeciwnik w wielu momentach tutaj, bo zarówno Ronaldo się pomylił, jak i Bale, ale na końcu ważne, że piłka trafia do siatki. Tam, no, zabrał im tą piłkę po prostu, co ja się będę. Teraz Cristiano Ronaldo, aleś mi się to udało, Ronaldo! Piqué musi schodzić do Leo Messiego, do skrzydła. Jak? Jak to się mu teraz... Trzymałem obrońcę perfekcyjnie, tam gdzie będzie spadała piłka. Zobaczcie, no. Ja wiem, że to nie jest najwyższy zawodnik, ale z drugiej strony z główki strzelił mi Alexis Sanchez, no, który do wielkoludów także nie należy. Okej, no trzeba walczyć. Dobra, spróbujmy po prostu wypuścić tak Cristiano Ronaldo i wykorzystać te jego statystyki. Ronaldo właśnie w ten sposób, ale jak broni teraz jego bramkarz. Dobra, Bale. Bale, tam się pokazuje Marcel, Neymar ładnie, ale my mamy Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo! Hugo Lloris! Ależ teraz porobiłem rywala jak chciałem po prostu, no ale no. Francuz zachował się fenomenalnie. Zobaczmy, teraz spróbujemy dorzucić Verratti w ten sposób. Tam jest Piqué, który po prostu spojrzał, jak mu piłka wpada pod nogi i nie zrobił nic więcej.
Przeciwnik nie grał, chyba sam nie mógł uwierzyć w to, co się teraz wydarzyło. Ale na szczęście my mamy Neymara. Neymar! Jest Neymar! No i co? No, tak mu się podobało to dabowanie. To teraz proszę, no i co? Może wyjdziesz? On mi tak zrobił, zobaczymy. No, ale chyba też nie opuści tego spotkania, więc lecimy dalej. Co? Dobra, ej, naprawdę ja nie mam siły. Jak mi ktoś powie, że nie ma momentum, to spójrzcie na zachowanie Oblaka, który zaczął iść do tyłu. Ten gościu nawet się... No i mamy rzuty karne. O, jako Jan Oblak, jak zwykle to wiemy, jest mistrzem bronienia jedenastek, więc... No teraz interweniowałem jako w rzeczywistości. Dawaj, Vidal. Arturo Vidal, dobrze. Leo Messi, będzie w prawo. No i Oblak obronił. A Neymar strzelił. Ale posadził teraz, dobra, no to szacunek za ten strzał. Cristiano Ronaldo! Czasami jak zawodnik ma za dużo siły, to się źle kończy. Tak może być w przypadku jego Ronaldo i to jest gol. Szkoda tylko, nie, naprawdę. Jan Oblak wersji TOTS jest największym badziewiem chyba, jakie stało u mnie na bramce. Już wolę Claudio Bravo, szczerze powiedziawszy. Rzucam się w dobrą stronę przy karnych, źle. Przeciwnik strzela, on stoi... Ja naprawdę nie mam pytań, słuchajcie. Znaczy, umówmy się, rzuty karne przegrałem na swoją prośbę. Tu nie ma do tego żadnej wątpliwości. To ja nie strzeliłem Cristiano Ronaldo. Ale też dobrze się rzuciłem. No i chyba każdy rozumie moją frustrację. Przegrywamy 4-2 z drugim 190 draftem, więc no, nie ma też wstydu, biorąc pod uwagę jedenastkę rywala. Zobaczmy jeszcze, jakie będą paczki, bo jest szansa, że będzie tutaj coś przyzwoitego. Nie mówię, że dobrego, ale może przyzwoitego. Jumbo Premium Gold i Premium Gold. No to zaczniemy od tej teoretycznie gorszej. Walkoutu nie ma, więc i TOTS-a nie ma i nawet nie ma karty świecącej. No to czy druga paczka okaże się być tą szczęśliwą? Zobaczmy, czy coś tutaj będzie. No raczej już nie zakładam większego sukcesu. No i mam rację, trafiamy na napastnika z Urugwaju. No ale nie tego, którego chcielibyśmy zobaczyć w tej paczce, słuchajcie. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Był świetny draft, byli świetni rywale i były wielkie emocje. Żałuję, że nie udało się na końcu wygrać. Jan Oblak. Ałaj. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko zostawicie tą łapkę w górę. Zasubskrybujecie, bo odcinek moim zdaniem całkiem spoko, słuchajcie. To był Koza, kanał Koza Sport. Na razie. Piona!